W środę wieczorem mieszkańców ulicy Gdańskiej zaniepokoił przyjazd straży pożarnej. Druhów wezwał przechodzień, który zauważył ogień w jednym ze sklepów. Okazało się, że płonęła instalacja elektryczna. Chcąc szybko dostać się do środka, strażacy musieli wybić witrynę sklepu. Szybko udało się opanować sytuację. Nikomu nic się nie stało, a straty nie powinny być duże. Cała akcja dwóch zastępów PSP trwała około godziny.